Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. Lubisz oglądać szoty z roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Dobrze, zdążyłem w ostatniej chwili. Ja i moja piękna karetka. Ej, Mediku, czy ona będzie żyła? Zaraz zobaczymy. Bo ona ma ślub w przyszłym tygodniu. Co ma ślub? Ślub ma w przyszłym tygodniu. Będzie chodzić do tej pory? Ale to w zależności, a jeżeli pan chce, żeby nie chodziła, no to zawsze można to tak zrobić. Dobrze! Po prostu na wózku. Warto, żeby nie uciekła przed ołtarzem. A, no to zaraz, że tak powiem, przepiszę wózek. Da się ją przykuć do wózka, że tak powiem? Przysłowiowo? Mówi się, że ktoś jest przykuty do łóżka, to ona będzie do wózka. No ja... Nie podoba to zrobienie jest? Dobra, ej, spokojnie, spokojna głowa. Jakby pomożemy ci, dobra? I spokojnie, chodź tutaj. Pomogę ci. Żyjesz? Halo? Żyjesz tam? To pan ja tak pocałuje tak romantycznie, to może... Nie, ja tylko do niej gadam z bliska. Halo, wstawaj. Cholercia. Straszne rzeczy. Położę się obok, może to coś pomoże. No to, lepiej ci? To pan musi weź obok, a nie na nią się położyć, cholera jasna. Lepiej ci? Dobra. O, wszystko okej? Wsparcie, tu udzielam wsparcia. Nic nie jest okej. Okay. Ej, ziomek, ej, słuchaj, ej, powiedz mi medyka, bo ten sobie nie radzi. Coś się długo schodzi. Zostaw Damiana. Słucham? Słyszę, zostaw Damiana. Damiana, no. Jezus Maria, co stało? Uff, ale akcja, jejku. Ty, Ferrari, chyba musisz na służbę wracać. Ferrari, wracaj na służbę. O, to ludzie na Ferrari, fajne auto. O, lokcia. Ej, dobra, ej, czy będzie żyła? Nie, tak. Oh. Ja muszę to zapisać, to odlenie 2, to jest zajebiste. O, cholera, naprawdę. Uff, jejciu, jejciu. Co się stało? Ej, chłop, idziesz z nami? Co się dzieje z tym przygotowanym Walker? Do szpitala. Gdzie? Ej, ej, słuchaj! Ej, zjemy razem kanapkę? Co? Jasne. Super. Co ty wiesz? No, tak było. Tak zrobiłaś, tak stałaś i nagle tak... Śmieszne to było, tak zrobiłaś. To było niemiłe, naprawdę. Widzisz namiące, ja tak. Wypisz, nie wiem, kaftan mi bezpieczeństwa, bo jak tak dalej pójdzie, to naprawdę ja osiwieję za tym. No to powiedz to szczerze, ten pomysł z wózkiem nawet jest sympatyczny. Ty, ale nie ma nawet takiej opcji. Ale posłuchaj, chyba że zrobimy coś takiego, nie kaftan bezpieczeństwa i na wózek. Ej, słuchaj, ej, chodź do mnie. Nie. Co? No ale ja ci to mówię. Pa, 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 pa na to, patrz. Suplex. Opa! Ale akcja, dobry wiatyk, dobra, kolejny. Ej, a masz kanapkę? To jest prawdziwy lekarz, pomocnik dla ludzi, a nie jakiś pyleca. Tutaj, że tak powiem, pompki pana. O, cholera. Ale mi noga boli. O, misję mi zabrali. O, cześć. Jaką misję? Ała, zdarłem sobie o... Ja pierdziele, kogo moje oczy. Jaką misję dostałaś od niej? Siema. Żeby wyciągnąć brązową szampanią, zabrać Tira. Ej, coś, ej, w ogóle, ej, słuchaj, Judy, patrz, ale była akcja, no nie, ej, pa, ej, idzie sobie hop, tu chodnikiem, no nie, idzie, 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 i nagle tak, hyc. Prawda, właśnie nie mówię. A tak się zapytam pana, wszystko to nie jest w porządku. Masakra. Nie potrzebuję podatkowych badań. I chciał mnie wpakować na paketira, rozumiesz? Uzdrowił sobie, że to karetka. Jakby tam weszliśmy sobie na taki balkon, no, taki widokowy, no nie schodzę po drabinie, tylko słyszę takie... Schodzę na dół, no nie, schodzę na dół, a tam kto? Nikt inny, tylko ona i tak... Ła, moja noga! Naprawdę. Chłopiec jest bardzo zały. Ała, co za przysyłki. Nie wrócił się. Ej, kierowniku. Ała. Ale wstań z tej ziemi, no. Lwinka dostanie. Jakieś pomocy medycznej. I podchodzę do niej bliżej, mówię, o, jednak żyje ona. O, to bolało w serce. Ała, ała. Ojej, ale boli. No i przywiozłem ją tutaj do szpitala tirem, bo w osobówce to nie było miejsca.
Nie! Ale to chodzi o to. No bo ej, mówię, hop, idziemy autem, ale nie, mojego się tam nie zmieści. No i tyrem jechaliśmy. No naprawdę. Damian, to na miejscu. Na miejscu się okazało, że drzwi się nie chcą zmieścić w ogóle. Próbuję ją wyciągnąć, ale to nie ma szans totalnie. Nie, nie ma problemu, widzę, że to tego. Ojej, ej, Pecie, ej, Judy, ej. To jak kierowniku naprawdę hardkorowo. Ja? Ja, ej, powiem tak, panie medyku, ja to jestem w świetnym stanie, powiem tak. Pan, niech pan na mnie zobaczy, widzi pan to? Proszę, 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 proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Tak, tak to robię, tak. Da. Ej, jestem w formie zajebistej, naprawdę. To w ogóle, no, kozacko jest. Ej, ej, ej. Panie medyku, bo ja się tak zastanawiam, czyli to jest zdrowe codziennie spać po 3 razy. Co jeszcze raz? Słucham? Damian, proszę nie pytam dla koleżanki. Dobra, jeszcze raz. Co 3 razy dziennie? Spać 3 razy dziennie, pyta się ona. Palić 3 razy dziennie. Palić. Ciągać koks. Papierosy palić. Aha, że co? Powiem to tak. Palę osobiście tak samo. Ej, ale akcja, ej, but ci się rozwiązał, popatrz. Widzieć? Ej, panie medyku. No. Halo, ej, panie, butu, trzymasz się tam jakoś? Ups. No i masz, ej, dobra, nie wstawaj. Zrobimy uciskanko. I jak, panie medyku, ile tu trzeba razy kliknąć? Może jest zaskoczyło? Nie na brzuch, bo boli. O, wstał od razu, no i super. Ej, ej, no, słuchaj. Bolało mnie, jak mnie na brzuchu uciskałeś. Wzięłaś? Proszę podać swoje objawy, co boli? Proszę podać teraz swoje objawy. Aktualnie? To tak. Brzuch boli. Dobra, dobra. W karetkę potrzebujemy, brzuszek boli. Auci. Auci jest. Auci boli bardzo. Halo. Halo, pomocy. Halo, pomocy. O, oni policję włożą, dobra, nieważne tam. Ej, Judy, ej, chcesz być moją pielęgniarką? To? Derek! Co on łazi po karetkach ludziom? Co on ludziom po karetkach łazi, pijany czy co? Z lewo. Co za chłop? Dobra. On pomaga. No, możesz, o, ojej, teraz ale się miły zmieścisz, chłop w sumie to jest, no nie? Prawda? Bardzo miły. No. Ej, Judy. No. Ej, jej odbija totalnie, już co naprawili dzisiaj? Masakra, no nie, poważnie ci. Ej, ona tak, chodzi. W ogóle mieliśmy się spotkać dzisiaj, no nie? No. Nie, a ona tak, przychodzę, nie? Przychodzę, ona taka, ja myślę, no, no, całkiem szczęśliwa, całkiem, no nie? Prawdę. Całkiem pijana była. I strasznie dużo narkotyków brała też. No, serio, tak było, poważnie ci mówię. I bardzo dużo też alkoholu spożywała. Więcej niż ten. Jak mu tam, alkoholik, no. Dobra, wiesz? Który? Ej, w ogóle, ej, pamiętacie, że ci jest wtorek? Bo wojarzy, trzyma się. Pamiętacie to? O, to chyba pora na mnie już. Co nie, trochę już późno. Ej, myślisz, że ona tam coś świruje z tym medykiem? A co ty tak? Popatrz na nich, co oni w ogóle tam robią. To jest nie to, nie to ogarniać. Bom wojarz. Co, Damian? No, to jest Damian. No, to ciekawe, że akurat ty o tym wiesz. No to powiem tak. Pomawał mi lewatywek. I znowu się wywróciła. Halo. Op. Myślisz, że nas słyszy? Czy nie? Chyba, ale nie odpowiem. 890 gwiazdek? Co jest za te gwiazdki? Nie zauważyłem, że to tak dużo. Teraz sprawdzić. Ale akcja w ogóle, nie? Ej, dobra. Czy do nich pójść? Już biegnę. Nie wiem, właśnie. Hej, właśnie ej, o to chodzi, Damian, że nic nie wiem. Powiem ci, że tak, byłbyś zaproszony, gdybym cokolwiek wiedział. Jest sprawa taka, no nie? No, ona jest kompletnie pijana po narkotykach. Trzeba jej zrobić płukanie żołądka. Co? Jeszcze raz? Co? Totalnie płukanie żołądka jej trzeba zrobić. Ona za dużo pijanie powinna. Naprawdę. Można no, w tym jestem chyba dobry. Można refundować takie zabiegi? Jasne. No i super. Ale powiem to panu tak. No. Nie zgadzam się. No. Ja ci dam się nie zgadzam. Nie zgadzam się, no. Ej, hop. Powiem to tak, ale tak poważnie, nie? No. Ty, ubezpieczenie zwrot. Dlatego, że tak powiem, jeżeli pan tutaj wykupi na cały raz, dwa, trzy, cztery czwóreczki ubezpieczenie, to no. Że tak powiem, będzie za darmo.
komu będzie za darmo? No, że tak powiem, zabiegnie wszystkie przez te przygody. Ło, ale kozak, ile kosztuje ubezpieczenie? A to w zależności kierowników. 2000 gwiazdek, lubię gacie po tacie! Co za gość! Wow! Ale akcja to bardzo tanio! Jeny! I powiem tak! Dokładnie to samo! No, wcale nie brzmi jak pieniądze wyrzucone w błoto! Raz, dwa, trzy... Kto tam? Przyszedł gruby hajs. Ty, ja... Lubię gacie po tacie. Kupiłbym. Dobrze, to w takim razie proszę poczekać, wyciągnę tablet. Dobra, dobra. To jeszcze wszystko postaram sobie zapisać. Judy, jesteś świadkiem, kupuję ubezpieczenie medyczne. Proszę bardzo. Ma pan wszystko rozpisane jak na tablet. Moje pojęcie, na dobra, 7 dni szczerze, poproszę. Ale jest piękny dzionek, tak jadę sobie pick-upem, czytam sobie czaty, Nikola zamknij japę. No i tak. Danego okresu, ale to ale za darmo. Chyba, że pan mnie i zacwałem GG za te gwiazdki, bo to hardkorowe ilości gwiazdek są, podoba mi się to bardzo. Było dużo subów nowych, teraz gwiazdki. Świetnie. Ej, dobra, ej, biorę tydzień. Tydzień! Tydzień. Dobra. W takim razie dowód osobisty pana poproszę. Nie ma problemu, to ja, bo blak. To z Panińskiego, proszę się przejmować. Przepraszam bardzo. Na Panińskim się wkręcają, udało się, tyle powiem. Nie udało się. Udało się. Znałem cię jeszcze wtedy, nie znałem. Byłam na tym Panieńskim. Nie kłam. Boli cię czoło? Chyba ją boli czoło. Fajnie zrobić to pukanie żołądka, panie medyk. Ale co? Już ją czoło boli. O co ci chodzi? O mnie? A w ogóle wiecie, że ja mam prawo jazdy? Dobrze, proszę taką paragraf przedstawić. Ja mogę u siebie podpisać, słuchaj u pana. U mnie musi pan. To ja tu i tam podpiszę. Co? Ja ją kopię dla siebie, do domu. Ej, Judy. Ej, fajnie, że jesteś, bo ona naprawdę dzisiaj to jest niesforna strasznie. Dobrze, proszę bardzo, już tak powiem. Ale Milusiu, ale fajniusiu. Chodź na bok, chodź. A my jesteś na bok. Boże. Dobra, nie mam więcej. Wiktor, dziękuję za wszystkie twoje gwiazdki, naprawdę, zajebiście. Piąteczka, gościu. Bam! Ale dostaję. Słucham? Jest pan ubezpieczony na tydzień. A, no i fajnie, i właśnie o to mi chodziło. To jest bardzo dobry pomysł. I że tak powiem, teraz pan może przyjść tutaj, wszystko ładnie, pięknie. Mówi pan, że tak powiem, jest ubezpieczony i dosłownie... I co? I przychodzę do szpitala i mówię, ała, umieram, a mi głowa boli, pomóżcie mi. Dokładnie stało. Tak, kierowniku, ojej. Dokładnie. I wtedy medyk mnie stawia na nogi, mówi, kurwa, chłopie, ty jesteś cały, no nie? Tak. Dokładnie, bo jeszcze takie ekspresowe leczenie pan ma. No i fajnie, fajnie. Damian, bo ja i ten, Leila, musimy szwy ściągnąć dzisiaj. Judy? Gdzie ty masz szwy? Na udzie chyba. Na udzie? Jest taka możliwość. To nieźle. A, prawda. No, możliwość jest zawsze. Ej, ta, a Judy, gdzie aż się zgłosić. Kiedy? Coś... No dzisiaj miałyśmy się. Dzisiaj się miałeś zgłosić? Aha, To czekaj, zaraz zobacz. Po Judy ubezpieczenie. No, ściągnięcie szwów, tak? No, nieźle, no ładnie. Co ty znowu robiłeś za głupoty, gdzie masz swój naucie? Dobra, a gdzie, że tak się interesujesz, że nawet nie wiesz, co ja robię? Tak się dzieje, że nawet nie widzisz, mówisz, co robisz. Co mówisz? No, mówię ją do ciebie. No nie słyszałam, proszę, ja o powtórzenie. Jak minął dzień? Świetnie, bardzo fajnie. Tylko żałuję, że musiałam być królikiem doświadczonym. Jakim królikiem? Chciałeś mnie wrzucić na pakę. Dobra, a kiedy byłeś operowany? Kiedy wam też się zakładano? Co ty mówisz w ogóle? Ja na to do domu. 3 dni temu. 10. Ja jakoś tak, no. Tak jak ona... Tak, chcę ci zdjęcie. Zobacz sobie, ładny jest. Możesz na tapetę ustawić. Leila, co ty gada? Co? Nie, nic. To prędzej ty możesz sobie na tapetę. O, ja wiem. Jakie wielkości ty na masz tę anestyczną? Nie wiem. Tylko muszę zrobić zdjęcie pani mechanik. Widzisz? Co oni mu pozwykła? Co jest grane? Kurwa. Co jest grane? Jakiś cowboy przyjechał na... Do rady stycznej. Strzeli to strzeli, no. No co ja ci mogę powiedzieć? Ja się znam, czy medyk się zna? Medyk się zna. Ktoś się nie zna. Czy szwy elastyczne? Dobrze strzę? Rozciągliwe takie, że się rano otwiera i zamyka, jak jest potrzeba, tak? Który pomysł, co na tym polega właśnie. Tak działa leczenie o rano. No, dobrze, Judy, tak trzymaj, owie. Tak jest, tak. Dobra.
Dobra, Ty, tobie mogę ściągnąć. Dobra, chodźcie, ściągnę. Możesz nam naraz ściągnąć. My się nie obrazimy. My się wow. sobą nie wstydzimy. To nieźle. Są. To na przykład ty. Fajnie, fajnie, fajnie to jest, że przyszliście to ściągnąć. Na przykład ty. Ostatnio miałem typa 20 lat po strzał. Skurczybyk do tej pory go nie widzę. Ja, ciekawe. Vivienne! Dobry. To ty. Pamiętasz mnie? Idź tam też wyściągaj cholera, bo ci się zakażenie wda. Vivienne. Ja mam pamiętać. Pamiętasz mnie? Nie. A powinnaś. Okej. Może się tak zdarzyć. Vivienne. Nie mam pamięci do ludzi. Vivienne. Jak możesz mi tak mówić? Biorę kredkę, jadę. Dzień dobry, pogadaj z panem. Vivienne. Jak to możliwe, że mnie nie spamiętałaś? No co ty? Nie wyszło. Vivienne. Zastanów się. Przypomnij sobie. Nie mam pojęcia. Vivienne. Nie no, nie mam pojęcia. Vivienne, pamiętasz, byliśmy razem na imprezie w galaksji. Znaczy razem, no dużo ludzi było, ale ty też tam byłaś, pamiętasz? No. Na imprezie w galaksji było dwa razy. No! Naprawdę nie pamiętasz mnie? Taka byłaś pijana. Vivienne. Mogę się tak zdarzyć. Vivienne, weź nie robi tego, bo trochę mi wstyd teraz. Nie, no to mi powinno być wstyd, że taka pijana byłam, no. Wow, Vivienne. Ale wiesz co, naprawdę. Wybacz, no. Trochę mi smutno. Musisz mi wybaczyć, za dużo ludzi mijam na co dzień. A, wiem, wiem. No, budzisz duże zainteresowanie, rozumiem. Rozumiem. Ja nachodziłem pacjentów do szpitalu. Ach, Vivienne. I słucha? Pacjentów na szpital. Ej, właśnie, opowiadaj, jak ci minął dzień, Vivienne. Bardzo dobrze, nie narzekam. No ale poopowiadaj, no. Wyjdź, najgorszy pacjent dnia. Dawaj. Najpierw musiałby być pacjent. Nie miałaś w ogóle pacjenta jeszcze nawet jednego? A nie, dzisiaj miałam jednego. Aż. No żartujesz, Vivienne. To była operacja, czy nie była? O, było coś? Grane tam trzy rzeczy były. Jakieś? A? Teraz są nic, szwy i... No to... O, taksi! Taksi! Tam podwieź gdzieś? Tak. To do mnie widziałem, nie przejmuj się. Poproszę na komendę. Ciszej tam na zewnątrz, to porządni ludzie próbują. Mission Row. Woli pan, że licznik odpalę? A, proszę, śmiało. No i w drogę. Oj, w drogę. Spieszy się panu, czy tak? Nie, nie, nie. W ogóle mi się nie spieszy. Proszę mi opowiedzieć o atrakcjach tego miasta. Atrakcjach? Zależy, jakich pan atrakcji szuka. No po prostu na wieczór coś. Gdzie dziewczynę wieczór? Zabrać. Rozum. W dziewczynę? To Galaxy, taki piękny klub. Galaxy? Tak, klub w mieście mamy. I co tam robią? Piękny. A wszystko można to znaleźć. Pieniędzy, hazard, wszystko. Właśnie? Bardzo mili. Naprawdę. Się zależy, kogo pan popyta, bo tak ogólnie to... Nie tańczenie i takie tam. Okej. Okay. A driny dobre mają? Oj, dobre, dobre. O, tak. Na moje standardy trochę drogie, ale wie pan. Drogie. Dziecka jestem taki. Rozumiem. Tak, długo w mieście? I no, całkiem, całkiem. No to widzę, że pan taki rozeslany. Nie wiem, jeszcze jak iść, to może do kawiarni? Czy całkiem ładnie? Do kawiarni? Oczywiście. O, a gdzie to jest? Powiedzieć kurne łajny. Jakoś tak. I zmieniamy lokalizację. Oczywiście. Nie na komendę. I mogę GPS-a wklikać? Oczywiście, proszę bardzo. O, tutaj, bo dostałem telefon, to znaczy SMS od kolegi. Nie ma problemu. Długo pan pracuje na taksówce? A, właśnie tak hobbystycznie, wie co pan. Gadałem z szefem tu i tam, jak im powiedział, że wiesz co, Romek, jak chcesz, to ci dam taką taksóweczkę. Władek i tak dzisiaj ma wolne, to za niego robię. O, i kozak, super sprawa. Fajnie, ja to się cieszę, jak taksówkę spotkam. Rzadko się spotykam, rzadko, naprawdę. A, to prawda, to prawda. Ubery to tam jeszcze jeżdżą, ale taksi słabo. A, jak to można mówić?
Uber nie ma tego czegoś. Mój tata. Prawdziwy słotówiarz. No prawda. To już nie ta styluwa, trochę jest inaczej. Cholera. Jeśli pana trapi tak? Chłop ma ludzi, że mu się spieszy. Ale sobie czyni... Wow, co to jedzie? Jakieś konwoje. O, akcja, no. Skoro panu się śpieszy, to ja tak... O, jak się da, to było super. Cholera, bo ma ludzi tam, już nie ma podwózki. Nasz klient, nasz pan. Roboty tam skończył i ten... To, bula. Cholera, wow! Ale lot, no, to było dobre. Może trochę ta... Cholera, kierowca rajdowiec. Uff. Tak, chyba zjadł panie tutaj jest. O, jest jakieś coś, chyba. Jechać gdzieś dokładnie tutaj, czy...? Nie, to będzie w porządku chyba, no gdzieś tu wysłać biesa, pewnie się gdzieś czai. Dobra, no, ile płacę? Tysiaka. Ej, może być przelew? Oczywiście. Na jakie konto? Końcówka 261. 261? Oczywiście. Dobra, pyk. Cyk. Poszedł przelew. Dobra. Okej, co tutaj się dzieje? Miłego dnia. Dziękuję. A potrzebował taksówki? A, o, jesteście. Miłego. Chciałem was tu zgromadzić wszystkich, żeby pokazać wam pewne miejsce. Chodźcie. A co? Strasznie długo jedziecie. Chyba kumpela, w sensie hopsia obejdzie. Co? Ciekawe o co? No nie wiem właśnie. Bez sensu całkiem. Całkowicie. To by widzieli bez sensu. Ona tak czasem ma, nie zwracaj uwagi. Strasznie nienormalna. A to pytacie. No. No i gdzie one są, cholera? Idą. Ale macie paskudny kolor samochodu. Kto wpadł na taki pomysł? Czadna. Bez guście. Tada! No i co? No i co? Piękne miejsce. No i co? Piękne. Nie no, chodzi o łódkę. Tada! A co z nią jest? Nie tak? No. Albo odpadną. No piękną łódkę. Planuję ją kupić. I nazwę ją Hope. Mhm. Będzie holownikiem. A, czyli jednak pójdziemy na te ryby? Tak. Z rybami nie żartowałem, a poważnie. Kupię tę łódź. Chodź, pokażę ci z przodu, jak fajnie jest. Chodź. Popatrz. Chodź, jak w Titaniku. Chodź. Jest? Chodź, popatrz. Jak w Titaniku, Roman Sidło i w ogóle. Wolałabym, żeby się nie skończyło jak w Titaniku. Widzisz? No co się boisz? Chodź. Czy nie będzie przecież? Co ty się tak boisz? Boję się, że spadnę. No gdzie spadniesz? No nie świruj nawet. No jak tak? Już czemu miałbyś spać? No a nie? To naprawdę trzeba być łamagą, że stąd spać. Poza tym wpadniesz do wody. Hello, to ja. Jakiej wody? Dnistej. Będzie trochę zimna, ale pewny luz. No i co tam, rybki? Git jest. No się boi trochę, że spadnie. Czemu? Nie, bo to no jest co hope, ty robisz? No. Nie wiem. Mówisz, że paźnie powinnaś, przecież bym cię złapał, jakby coś się stało, nie świruj. Ojejku, ale ty jesteś bardzo delikatna jesteś. Dawaj, głupiutka, dawaj, nie ma takiego leżenia. Oj, super, no. I zgromadziłem was tutaj, żeby wam o czymś powiedzieć. Hope wyznała mi miłość. Super. Nie? Też się cieszę. Ona się chyba nie cieszy. Brawo. Co się tak kładziesz? To było już jakiś dobrych miejsc. Kilka miesięcy. Kłoda. Co? Słucham? Pytałem, co się zakładziesz. Podoba ci się łódź, czy nie? Piękna. No właśnie. Tak samo jak ty.